has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. No więc cóż, patrzcie, jakim wstępie chyba nie muszę nic dodawać. Po prostu ja jestem Starkey, a oto i pierwszy odcinek Darkest Dungeon. Nie będę tutaj dużo gadał, grę prawdopodobnie każdy zna. A za nagranie się wziąłem głównie z paru powodów. Pierwsze, jest to gra po prostu, która mnie wciągnęła na wiele godzin. Chociaż mimo to i tak nigdy nie miałem okazji jej ukończyć. Zawsze tak jakoś około końcówki, nie będę w szczegóły się wdawał, po prostu przerywałem rozgrywkę. Natomiast druga sprawa jest taka, że jakiś czas temu zapowiedziano drugą część, którą chciałbym nawet już w dniu premiery bądź wejścia do Early Accessa móc nagrać, no ale niestety, powiedzmy szczerze, nie wiem, czy to się uda. Ale dobra, to nie o tym chciałem mówić, tylko raczej o tym, że przydałoby się wcześniej ograć, no, wcześniejszą część, pierwszą, poprzedniczkę, jak zwał, tak zwał. Więc po prostu z tego powodu też, no, zapraszam tutaj na tą naszą przygodę. No, jak można tutaj zauważyć, mam chyba wszystkie możliwe dodatki. No, chyba że coś było ekskluzywne tylko dla Kickstartera, na którym niestety, no, nie miałem okazji być, ale... Dobra. Nie jest, nie... Co ja gadam? Dobra, nieważne, późna godzina, mózg mi się wyłącza. Więc tak, nie mam zamiaru jakoś tam, powiedzmy, pokazywać swoich możliwości. Na zasadzie, patrzcie, jaki jestem wspaniały, umiem w tej grze wszystko. Dlatego też nie będzie, nie będę grał na Krwawym Księżycu, po prostu standardowy, najmroczniejszy. No, nie zmieniam nazwy. Lecimy z rozgrywką, będę wam starał się tłumaczyć tam podstawy. Ale i tak, główny mój zamiar to po prostu przejść tą grę w pełni, łącznie z dodatkami. No, po prostu zanim wyjdzie dwójka. A dla tych, którzy mnie znają z moich pierwszych podejść do YouTube'a, może to być ciężkie, dlatego też zaczynam już teraz. A żeby nie było, nie będzie to jedna gra, która się pokaże na moim kanale. Ale o tym, no, jak zobaczycie tą drugą. Dobra, to było dziwne. Cała cutscenka się przeminęła? Dobra. Spróbuję wam ją tak puścić za chwilę po tym, no można chyba to nazwać tutorialem. Żeby nie było, no... Co chciałem? A, no tak. Grę grałem dosyć dawno, więc też mogę parę głupot palnąć, dlatego wszyscy eksperci, którzy się znajdą, możecie mnie poprawić, ale no starajcie się chociaż konstruktywnie krytykować to, co mówię, czy coś. A nie tak jak, powiedzmy, spotkałem się ostatnio, może nie osobiście, ale u jednego znajomego, którego krytykuję na zasadzie, o głupku, to nie tak powinno wyglądać w ogóle. Ale nie będę też tu się wypowiadał jakoś niemiłosiernie na temat krytyki.
Dla tych, którzy nie znają gry, tak podkrótce powiem, Darkest Dungeon jest po prostu, no, przykładem trochę, nie wiem do końca jakiej gry, ale wiem, że na pewno można tam elementy JRPG-a znaleźć. Więc trochę nie chciałbym zagłaszać narratora, niestety może, że będę musiał. No ale wracając do wszystkiego, gra nie należy do najłatwiejszych. No i ten. W grze głównie będziemy prowadzić zazwyczaj grupę 4 bohaterów wysłanych na konkretne misje. I no, po prostu naszym celem jest zawsze zrobić co innego. Czasami będzie to zwiedzić 90% pokoi, czasami znaleźć jakieś skarby, uaktywnić coś, pokonać bossa. Różnie. Oczywiście mogą nam ginąć, to jest oczywiste. Mogą nam awansować na poziomy, zdobywać nowe cechy, nowe wady. Tak widzę na wskaźniku, że chyba będę musiał przed następnym nagraniem trochę przyciszyć muzykę, ale... No, na razie niestety wolę w to nie angażować, gdyż nie będę ukrywał, jest to moje trzecie podejście do nagrania Darkesta. I po prostu od kiedy przerzuciłem się na nowy sprzęt i powiedzmy, że przyszedłem na nowy początek, gdyż no cóż... To wszystko jest dla mnie nowym początkiem, nieistotne teraz, co się stało kiedyś, dlaczego nowy początek i w ogóle. Zresztą początek zawsze jest nowy, ale dobra. Proszę kontynuując. Dobra, w sumie już nawet nie pamiętam, o czym gadałem, więc... Ja po prostu... Bifa wygląda tak, że mamy umiejętności, jest kolejność, jest inicjatywy. Każdy ma bazową wartość szybkości, czyli inicjatywy. I tam jeszcze jest rzut kostką bodajże D6. Jest dodawany ten wynik tego rzutu, chociaż my go nie poznamy niestety, do szybkości podstawowej postaci, no i na bazie tego mamy różne takie, no po prostu kolejności inicjatywy, nic więcej. Najważniejsze i tak jest to, że ta gra potrafi być naprawdę niesprawiedliwa momentami, jeśli chodzi o to, dlatego też poza postaciami mocnymi, typu krzyżowiec chociażby, które, no, życia 33 na początek, dosyć dobra celność, tam mamy statystyki porządne, a to też postacie najłatwiej to określić śmianem kruchych, ale szybkich. Jak to jest właśnie nasz oprych, czy tam... Nie pamiętam, jak się nazywał w oryginale. Przez oryginale czytajcie angielskim języku. Ale... Chyba Highwayman, czy jakoś tak? No, nieważne, ja tu źle powiem, nie umiem w English i w ogóle. Więc no, nie będę ukrywał, że... Będę używał polskich nazw, jeśli umiem coś po angielsku powiedzieć, to może raz na jakiś czas zdarzy mi się palnąć po angielsku. Jakąś głupotę czy coś. No ale tak. Wyłączyłem samouczki, które mnie by wkurzały po prostu, ale mniej więcej mogę powiedzieć co. Jeśli trafiłem krytyka, dostałem bonusy, są minusy, czy tam przez różne takich w ogóle. Krwawienie, inne negatywne efekty. No nie będę tłumaczył wszystkiego, bo gry na pewno znacie. Ja po prostu chciałem wam ją przedstawić tylko po to, by... Zobaczmy. No, można było się spodziewać. Chociażby nie było raz, z tej skrzyni dostałem nagrodę, a nie jakąś pułapkę. No ale kontynuując. Grę nagrywam tylko dlatego, że... O, co jest? Taki chwilowy lag zauważyłem na obecie, ale dobra. No więc wracając, nie nagrywam jej dlatego, że chcę pokazać wam nową grę czy coś, bo już wiem, że Darkest już ma trochę czasu. O, niezłe. Nie wiem, da się przeżyć. No ale kontynuując. Nagrywam ją dlatego, że będzie druga część. Dlatego, że uwielbiam tą grę. A dla tych, którzy widzieli film informacyjny... No ja nie mam zamiaru nagrywać nowości. Jakichś gier popularnych. Nie, ja nagrywam to, co ja chcę. I co uważam za cenne. Chociaż oczywiście nie będę robił takich staroci i powiedzmy... Już przeżutych kąsków jak Gothic czy coś innego, który każdy chyba widział chociaż raz. No. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. Wybaczcie, tak ucicham, ale nie lubię przerywać się, jak już mówiłem, narratorom i innym osobom, które mówią w grach. Co tak trochę się kłóci z ideą youtuberstwa, gdzież no tam to muszę nadrabiać brak umiejętności grania, które w moim przypadku nie istnieją. Właśnie komentarzem. Ale dobra. Przejdźmy teraz do wioski. Po pierwsze, zwerbowałem nowe postacie, inne klasy. Mówiłem, że nie będę za dużo tłumaczył, no ale jednak coś tam się wam należy wytłumaczyć. Tu jest kapłanka, no i prościej mówiąc, taka typowa healerka? Tak, to chyba da się określić. Mocna, można nią nawet na pierwszą linię wyjść, jeśli się dobrze ją rozwija. I badaczka zarazy, czyli chyba jedna z najlepszych postaci na teren opanowany przez undeadów. Ma parę tam buffów,
usuwanie krwawin, bodajże zatruć, tutaj, ta jest... Nie jest to postać sama w sobie mocna, ale bazuje na swoich zarazach i ogłuszeniach. Przydatna, żeby nie było. Tutaj właśnie krzyżowy, czyli typowy święty wojownik, tank, mocne obrażenia przeciwko nieumarłym, ale nie jest zbyt szybki. No i oprych, dobry na dystans, dobry w sumie nawet na bliski dystans, jeśli go się rozwija. Nawet przyzwoity unik, no ale papierowaty. Ale dobra, nie będę o tym tłumaczył dużo, bo po prostu, no czas antenowy się liczy. Mam nadzieję tylko, że mój komputer nie wybuchnie od tego nagrania. No ale dobra, kontynuując. Mówmy trochę o sadze, bo to jest miejsce, w którym będziemy spędzać mniej więcej 1/4 gry, można powiedzieć, najprościej. Już tutaj zarządzamy wszystkim typu odstresowanie bohaterów, werbowanie nowych, ulepszanie później w tych miejscach. Ja będę opowiadał o tym wszystkim, teraz zobaczycie to na bieżąco, ale najpierw, no... In time, you will know the tragic najważniejsza rzecz. Of my failings. Są tu wszystkie scenki, wszystkie dialogi, dlatego też, jak mówiłem, puszczę wam ten dialog, który... Znaczy, jaki dialog? Scenka. No, scenkę po prostu, która minęła. To była bodajże ta? Chyba tak. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. No i tak w sumie się prezentuje ta scenka. Nic istotnego, ale tam mówi trochę, powiedzmy, o samej sobie historii. Więc początkowo mam odblokowany właśnie dyliżans, żeby zbierać bohaterów, cmentarz. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. No po prostu miejsce, w którym będą wszyscy umarli, no i wspomnienia, czyli posąg. Inaczej mówiąc, scenki, ale jako że posiadam dodatek bodajże Color of Madness, pojawia się od razu też... Trinkets and charms, gathered from all the forgotten corners of the earth. Wróżbiarki. Inaczej mówiąc, miejsce do kupowania takich przedmiotków, jak ten tutaj na przykład, który jakimś cudem wypadł już wcześniej. No i jubiler, czyli specjalne rzeczy związane właśnie z dodatkiem Kolor Szaleństwa. Wybaczcie, jeśli wam przeszkadza to wszystko, ale ja wolę tak to nazywać. No i tyle w sumie. Są to potężne rzeczy związane z kryształami, które będziemy zdobywać później. Właśnie tutaj odłamki. Nie będę zbytnio się w to zagłębiał teraz, poza tym, że mogę wam powiedzieć tyle. Są to potężne przedmioty, ale każdy z nich ma pewną wadę. Chociaż... no w sumie ma. Jak widzicie tutaj... fajne dla łamaczki tarcz. Jeszcze nie posiadamy, żeby nie było. Ale co? 15% obrażeń, 20% na wywołanie zarazy, 15% maksymalnego życia. Super. No ale to 5% atak losowy cel. No nie ukrywając, jest naprawdę dewastujące, gdyż losowy cel oznacza, że można nawet dobić kogoś z naszej drużyny. Oczywiście nie każdy przedmiot jest taki sam i na przykład co moim zdaniem jest dużo potężniejszy niż dajmy na to chociażby coś tego typu. Chociaż to, żeby nie było, jest bardzo przydatne. Ale co ja tu opowiadam, po prostu pełno przedmiotów, może kiedyś uda nam się skompletować, może nie. Zobaczymy. A póki co nie będę dużo marudził. Po prostu lecimy z misją. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Muszę przyznać, że zazwyczaj jak startowałem tą misję, dostawałem dużo gorsze skarby, więc nie ma co narzekać. Tylko ostatnia rzecz. No przedmiociki, ten akurat zwiększa szanse na to, że nie zostanę ogłuszony. No i w sumie tyle. Measured now in gold.
later, in blood. Dobra. Jest to samouczek, więc tutaj no nie będę za bardzo brał niczego. Bezpieczeństwa wezmę jeszcze tak. Uwierzcie, no jako że to samouczek, a ja wiem co mówię. Bo to jest taki prawdziwy samouczek, po prostu nie gry w kontekście bitwy, tylko jak wygląda mniej więcej no poruszanie się tutaj po wszystkim i w ogóle. Gdyby to była normalna wyprawa, wziąłbym ze sobą więcej złomu i w ogóle, ale ze względu na to, że jak mówię po raz czwarty bodajże, to jest samouczek, tutaj tak wszystko dostaniemy jak na tacy, a to biorę tylko na wszelki wypadek, gdyby powiedzmy, nie poszło wszystko po mojej myśli. A przez nie poszło wszystko po mojej myśli mam na myśli, że mój krzyżowiec byłby złym kradziejem, by ukradł coś, co jest akurat mi potrzebne. Bo nie mówiłem jeszcze właśnie o cechach, ale on na przykład ma taką cechę, że jak pochodnia jest wysoko, czyli jest dużo światła, to jest, no to mocniej bije, ale jednocześnie może tylko się odstosowywać na modlitwie i czasami kradnie. Ten gość natomiast tutaj trudniej go ogłuszyć, jest szybszy ogólnie, no w innej lokacji ma bonusy, ale nie może hazard, no i nie odwiedza Zamtuza. Ona natomiast tutaj lepsza celność dystansowa. Tutaj nie do końca wiem, co to powoduje, więc nie powiem wam. No i tutaj niby negatywne, ale jednak nawet fajne w niektórych kontekstach. No i badaczko zarazy, w innej lokacji bonusy i tutaj nie pamiętam, co to konkretnie powodowało, ale jakiś tam wpływ na wszystko miało, więc no, pochodnia. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. To jest nowa mechanika, zaskoczenie. Nie było o tym mówione, pewnie teraz by pisało, ale jak mówiłem, nie chce mi się włączyć tego wszystkiego, to by tylko mi przeszkadzało. Wkurzało mnie, więc zaskoczenie działa tak, że jesteśmy albo mi zaskoczeni, to najczęściej jest wtedy, kiedy jest bardzo ciemno, albo przeciwnik. Kiedy przeciwnik, to my wszyscy robimy ruchy, bo to dopiero przeciwnik, jak no my, to najpierw przeciwnicy, wszyscy, potem my. Przy czym u przeciwników to najczęściej jest tak, jak jest teraz pokazane, natomiast w przypadku, kiedy to my jesteśmy zaskoczeni, jeszcze nam się wszystko pomiesza i na przykład nasz frontlane'owy tank będzie na ostatnim miejscu, jakaś osoba, która tylko z ostatniego miejsca może lecieć, będzie na linii frontu, więc no. Tak, ta gra, taka ta gra jest piękna i tak bardzo lubi mnie wkurzać, że na pewno niejednokrotnie to zobaczycie i nawet doprowadzimy do śmierci najbardziej uwielbionych bohaterów. Ej, proszę, już teraz jest scena z dziennika. Cóż, jeśli byście chcieli, napiszcie w komentarzach, to mogę na przyszłość wam czytać te strony, ale niestety patrząc na godzinę i ogólnie na cały kształt tego wszystkiego, że nie jestem dzisiaj w formie, to pozwólcie, że odpuszczę sobie tą jedną stronę. Jeśli oczywiście nie będziecie chcieli, to ja nie będę was zmuszał do torturowania się przy moim nudnym głosie. Ale jeśli będziecie chcieli, to ja z chęcią poczytam. O, proszę, proszę, co my tu... A więc tak. Tłumacząc jeszcze tak dalej, jak widzicie, przycinków było dwóch, teraz jest trzech. Różnie bywa. Czasami trafiają się też potężni minibossowie, ale powiem wam szczerze, teraz tu mam wielkiego pecha. Nie chodzi o przeciwników, czy tam o ilość, tylko bardziej o no, okolitkę okultystów. Mówiąc szczerze, przeciwnicy są całkowicie losowani. Z konkretnej puli, żeby nie było, ale jest. A to jest jedyny z przeciwników tu, takich startowych. Dobra, jeden z dwóch, ale jedyny, który chyba tutaj może się pojawić, który generuje stres. A żeby nie było, stres jest jeszcze gorszy niż, dajmy na to, no, HP czy cokolwiek innego. Zresztą jak HP można wyleczyć i w ogóle tak. Czyżby to miał być rekord śmierci? Czyżby już w samą łóżku miał mi ktoś umrzeć? Cicho tam. A właśnie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, oczywiście jest z nami siostra. Ta tym razem grzecznie siedzi cicho, tak jak prosiłem. Już się cieszę, że mi ktoś umiera, oczywiście. No jakby inaczej, trzeba się cieszyć z tego, że mi nie wygładzi. Ale mniejsza o to. Kontynuując. Wracając do tematu stresu. Życie, no można się wyleczyć, w ogóle stres trochę gorzej, bo trzeba płacić w mieście za odstresowanie, które jest bardzo kosztowne i może prowadzić też do różnych niespodziewanych efektów, typu postać się zgubi,
daj na to, odda komuś w akcie desperacji jakiś przedmiot, czy przetraci gotówkę. Różnie bywa. Żeby nie było, spotkałem się z różnymi sytuacjami. Raz nawet przez to, że musiałem odstosować jedną postać, to przez bodajże... cztery dni nie było. Krew. Pierwszy raz widzę na misji samouczkowej krew. O krwi dowiecie się więcej później, gdyż jest powiązany z mechaniką wprowadzoną w... no właśnie, Crimson Quartz, czyli bodajże... żeby nie było, mogą powiedzieć, karmazynowy dwór, coś tego typu. No więc, mówiąc skrótowo, jest to powiązane z jakąś tam klątwą, ale o niej dowiecie się więcej, jak mnie spotka. A gwarantuję wam, że jak tylko pierwszy raz ruszę dodatka, tak się w ogóle mówi, ale nieistotne, to prawdopodobnie 90% moich bohaterów dosięgniętych zostanie tą klątwą. Po prostu znam moje szczęście, więc no nie zastanawiajcie się, skąd ja to wiem, ale ja to po prostu wiem. A teraz, nie przedłużając, musimy ich pomordować, posiekać na kawałki, trzeba cokolwiek innego z nimi zrobić. A ty się w sumie wylecz, bo jeszcze na mnie tu umrzesz. Nie chciałbym rekordu prędkości śmierci pobić. No. Tak jak jeszcze nie wspominałem, ale da się zauważyć, wrogowie zostawiają po sobie truchła, które po prostu wkurzają w bitwie i blokują. Chociaż żeby nie było, czasami są bardzo przydatne, gdyż dzięki truchłom można doprowadzić do tego, że przeciwnik, który jest idealnym pierwszoliniowcem, jest utknięty na końcu, co powoduje, że nie może atakować czy coś. Różnie bywa. A teraz po prostu ich pokonujemy bez problemu. No i jeszcze nie mówię o herbach i innych rzeczach, to są po prostu rzeczy związane z ulepszeniami. Ale nie będziemy ulepszać wszystko w sumie. I tak sobie uświadomiłem, że jestem idiotą, bo nie ulepszyłem dyliżansu. A jest to w sumie podstawa wszystkiego. No, staraj się przestań cieszyć z moich niepowodzeń. Nie, ale właśnie mówiąc pokrótce, to ulepszenie dyliżansu powodowałoby to, że mógłbym mieć więcej bohaterów i... no w sumie chyba w każdej partii, jeśli można tak nazwać, czyli po każdej wyprawie udanej mniej bądź bardziej, no miałbym do rekrutacji więcej niż dwóch bohaterów. W tej sytuacji niestety... no będę miał dalej dwóch i będą to podstawowi bohaterowie, gdyż no... oczywiście, brawo ja i tak dalej, jestem wspaniały, najwspanialszy na świecie i w ogóle... tak bardzo, że aż nie ulepszę niczego. Ale mnie było, ma to pewne plusy, bo szybciej i łatwiej będę mógł wyposażyć bohaterów w coraz lepsze ekwipunki, gdyż to, co służy do ulepszenia, no w sumie karawany, to... też służy do ulepszania kowala bodajże, albo gildii, nie pamiętam. Ale nie chodzi o nazwę, jedno odpowiada za umiejętności, drugi odpowiada za ekwipunek. Więc tak czy siak, nieważne co to ulepszało, ważne, że będzie to, no, opłacalne. No. Ale nie mniej, nie więcej, i tak zlamiłem, więc... po prostu... jakby to najłatwiej przekazać. Może to się odbić na tym, że nie zdobędę postaci, które potrzebuję w wystarczająco szybkim czasie. Bo, no... najprościej mówiąc, nie każda postać znajdzie się wszędzie, a są klasy, które po prostu tak już wymasterowałem, że... no nie ukrywając niczego... po prostu najchętniej bym je zdobył szybko, żeby ułatwić sobie podejście do rozgrywki. To prawda, dwie z tych klas, czyli... jeśli się nie mylę, łamaczkę tarcz i... flagelanta? Przy czym flagelanta nie jestem pewien, bo... to jest dziwna nazwa i nie jestem pewien, czy to w ogóle... no, rozumiecie. Czy to taka nazwa była, czy coś podobnego, a ja przekręciłem, no ale... te dwie postacie zdobywacie, jeśli macie dodatki oczywiście odpowiednio zakupione, podczas rozgrywki zwykłej, nawet jeśli nie chcą wam się pojawić do wynajęcia. W postaci wydarzeń miejskich, które mam nadzieję, że też poznacie niebawem. Ale... inne postacie, które bym chciał pozyskać, typu... kto to był? Bodajże... trendowaty? O, no i się zaczyna. I jakie cenności ukradł? Mogło być gorzej. Wiem, że nie powinien tak wracać, no ale... no. Więc na czym to stanęłem? A tak, no.
więc po prostu te postacie będą mi potrzebne wcześniej czy później. A nie ulepszanie może tylko to opóźnić, co utrudni trochę początkową fazę gry. Chociaż tak, postacią, na którą najbardziej poluję, jeśli da się tak to określić, jest hiena cmentarna. Z angielskiego Grave Robber, mam nadzieję, że dobrze to kojarzę. Jest to, powiedzmy, postać, która jest moim zdaniem jedną z najpotężniejszych w całej grze. Może na dystans łatwo atakować dzięki paru umiejętnościom. Ma potężne umiejętności także walki w zwarciu. Może się wycofywać, iść naprzód podczas ataków, co jest wielką zaletą, kiedy no, nasza cała drużyna zostaje przemieszana. I co najważniejsze, jest skuteczna chyba w każdej sytuacji. Może żeby nie było... Czy ja coś na początku tej przygody nie mówiłem o przemieszaniu bohaterów? Tak, bo coś mi się wydaje, że chyba tak de facto no, wspominałem coś o takim czymś jak przemieszanie. Ale żeby nie było, ja jestem tylko zwykłym człowiekiem, mogłem być idiotą i nic nie mówić, w ogóle nie pamiętam. Ale proszę, oto właśnie przykład. To wszystko tylko przeze mnie i moją czystą głupotę. I... no cóż... nie branie zapasu pochodni. Dlatego też nic. Możliwe, że zobaczycie dzisiaj już nawet, jak konkretnie działa stres. Inaczej mówiąc, dręka bądź... cnota? Bodajże tak to było przetłumaczone. Chyba wirczy, czy jakoś tak to było... cnota. Kojarzę to w sumie przez... pewnego, można powiedzieć, swoistego mema, którą kiedyś widziałem. Otóż na pewno... chociaż część z was kojarzy odznaczenie Virtuti Militari, czy jakoś tak. To no, na moim serwerze Discorda, o którym nie będę za bardzo się gadał jeszcze teraz, może kiedyś. Zauważyłem kiedyś dosłownie memiste przerobienie tego na zasadzie Virtuti Cebulari. Wtedy sobie przypomniałem, że... Virtu, czy jakoś tak. Sam Virtuti ogólnie to było coś z cnotą i dlatego tak mi się kojarzę. W sumie nie wiem, czy kogokolwiek inne są te anegdoty z mojego życia codziennego. Ale no chciałem się podzielić, więc macie informacje. Swoją drogą, nienawidzę tych gości. Może nie dają stresu, w przeciwieństwie do niektórych. Ale żeby nie było, nie są wcale mniej wkurzające. Jest to chyba najpotężniejszy przeciwnik podstawowy. Po prostu, jak trafi krytykiem, to często trafi krytykiem za... na tym etapie podaje, że to jest chyba 12 czy coś. Później to będą jeszcze większe numery. Dlatego też najchętniej bym się ich pozbywał, no nawet w tempie natychmiastowym. Co oczywiście nie jest takie proste. Ale dlatego też ogłuszenia są jak najbardziej mile widziane. No i zaraza. Bo nie umarli są podatni na zarazę. Powiem szczerze, tak trochę dziwne, gdyż... no najprościej w świecie zaraza. No przynajmniej mi się wydaje, że to jest jakaś trucizna czy coś. Więc nie powinno ich atakować, chociaż... no inna teoria, którą sam wysnułem tak częściowo ze znajomymi, to, że to może być jakiś rodzaj kwasu czy czegoś, a jednak jeśli to jest kwas, to raczej kości powinien wyżerać. Chociaż... dobra, nie będę się w to zagłębiał po prostu. Wymordujmy ich już, no i zakończmy tą przygodę. No i ogólnie odcinek, gdyż już 20 parę minut mamy. Czas mi się kończy na dzisiaj. No i w sumie ja chyba już wygrałem nawet. Bo nieważne co zrobię, te wszystkie kwasy, czy co to tam jest, powinno go ubić. Ja nawet porządnie. I oczywiście... nawet nie było problemów z miejscem w plecaku. I... 3 klucze, nieźle. No ale teraz oczywiście jest problem. To muszę wziąć... o, 2 krwie nawet. Krwie. Nie. 2 fiolki krwi. Tak lepiej. No i w sumie już nie ma nic co robić, więc dziękuję. Tak to się kończy nasza pierwsza przygoda. Żeby nie było... postaram się wrzucić wam następny odcinek jak najszybciej, ale zobaczymy jak czas pokaże, więc... dzisiaj jeszcze tylko na zakończenie pokażę wam w sumie nic. Tylko tyle co wrzucimy bohaterów do odstresowania, no i będziemy kończyć przygodę. Nawet dużo. Serio? Tyle tego nazbierałem? Spodziewałem się, że będzie tego trochę mniej.
No jeden obraz. O, trzy cechy. A nie, wszyscy zostali. Ja sugeruję to, że ją będę grał na kapłankę walczącą wręcz. Kiepskie. No cóż, nie najlepiej, ale nie najgorzej, gdyż to, co tu jest napisane, cudowna rekonstrukcja, to jeszcze nie mogę. A, szkoda. Ale oczywiście to, że minus do celności, kiedy krwawi, to nie jest jakiś wielki problem, gdyż bandażami oraz niektórymi umiejętnościami można usuwać te wszystkie wredne efekty. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. No więc cóż, teraz właśnie jest dostęp już do oberży i innych rzeczy. Cards and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. W sumie tylko chyba ją muszę zastosować, ale... The cobwebs have been dusted. The ja się jego odeślę, bo mam dosyć dużo stresu. Dobra, więc zobaczmy, kogo tu ma... My... Wiecie co? Chyba jednak dzisiaj mam jakiś szczęśliwy dzień. Okultysta. To fight the abyss, one must know it. Czyli mam już też tą całą cudowną rekonstrukcję. Czyli chyba jeden z najpotężniejszych lekarzy początkowych. Podkreślam, początkowych. Po prostu potężne leczenie. Od 0 do 13. Ryzykowne. Jeszcze może wykrwawić cel. Ale najmocniejszy... No, lekarz początkowy. Posiada osłabienie. Czyli potężne po prostu debuffy. Jeszcze mam inny debuff, ale niestety jego nie ma opracowanego na początku, więc tyle. Super. Jedna z najważniejszych postaci. No i hiena cmentarna, o której nawet wam opowiadałem. To those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. Co prawda, jak widzę, obecnie nie jest ona najlepiej rozwinięta, gdyż nie ma kill offem w facjatę. Czyli jak ja to nazywam, mocy Minecraft plus 10. Są taką bardzo potężne, więc no. I nie ma też innych zdolności, które lubię jej używać, typu właśnie toksyczny podstęp czy zatrute strzałki. Ma co prawda rzut sztyletem. Ma wkrajanie cienia, czyli uciekanie. Ma kolejne rzuty, no i ma doskok. Więc sobie ta jedna zdolność, gdyby wymieniona była na to, to już byłoby dosyć mocna. Plus 10 do ochrony, czyli sugeruje to, że nawet dobrze będzie rodziło sobie na pierwszych liniach frontu. Natomiast niestety te dwie rzeczy nie są najlepsze, ale mogło być gorzej. Więc tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, oczywiście można zmieniać jeszcze wyglądy różnych postaci. I imiona. Dlatego jeśli chcecie zostać jakąś postacią u mnie na serii, to piszcie jakieś prośby. Oczywiście możecie wymyślić coś różne imiona, nie musi być to, że wy chcecie czy coś. Możecie wymyślić, dajmy na to, nie wiem, nazwi krzyżowca Zenon, bo tak, czy coś. Ja oczywiście mogę się dostosunkować do waszych próśb, ale póki co nie muszę chyba mówić niczego. Ci, którzy pamiętali mnie z dawnych lat i w sumie wszyscy znajomi na pewno będą wiedzieć, co i jak, ale okultystę nie mogę inaczej nazwać. Oto po prostu przed wami stoi Bob. Czyli okultystę, z którym nikt nie będzie podróżował, gdyż w krytycznych sytuacjach będzie leczył za 0 i rozkrwawiał, a w sytuacjach, kiedy ktoś ma pełne życie, by najchętniej leczył za 13, bez krwawienia. Więcej historii z dawnych lat i w ogóle z det różnych, które mogę wam powiedzieć, będzie w następnym odcinku, tylko teraz jeszcze zanim zapomnę... Albo nie. Nie, jednak nie ulepszę. Wolę jednak oszczędzić na kowala. No więc nie będę już nic więcej mówił. Mam nadzieję po prostu, że wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie i w ogóle. Taka standardowa formułka. Do zobaczenia następnym razem. A ja się po prostu żegnam i... Dobra, w sumie nie wiem, po co gadam. Po prostu trzymajcie się. Hej.